Smog to poważna sprawa. Dlatego jest równie fascynujący, co szkodliwy. Występuje w całej Polsce. Od morza po Tatry. Skąd się wzięła nazwa smog? Powstała z połączenia dwóch słów. Smoke i fog. Łącząc je w jedno. Smog. 9 marca w Katowicach odbył się drugi kongres wyzwań zdrowotnych, w trakcie którego miało miejsce 50 sesji panelowych, debat i prezentacji, w których wzięło udział 300 prelegentów i około 2,5 tysiąca gości. Drugi kongres wyzwań zdrowotnych organizowany był pod hasłem znacznie więcej niż medycyna. I faktycznie tak było. Nas zainteresowały problemy zdrowotne związane z zanieczyszczeniem powietrza, które obszernie zostały omówione na jednym z paneli. Dlatego postanowiliśmy podzielić się z Państwem materiałem z tego spotkania. Siedziałam na sali wykładowej, słuchałam o różnych wyzwaniach zdrowia publicznego. Nie było wtedy tam miejsca na smog, nie było w ogóle mowy o zanieczyszczeniu powietrza, mimo że na tej samej sali siedząc i sprawdzając aplikację, widziałam, że mamy prawie 500-krotne przekroczenie pyłów zawieszonych tutaj w Katowicach, więc po pierwsze chciałabym podziękować za możliwość obecności tutaj dzisiaj i za w ogóle pomyślenie o stworzeniu takiego panelu w tym roku. Rzeczywiście w tym roku mamy sytuację już trochę inną. Dużo się na temat smogu już powiedziało w ciągu ostatniej zimy. I bardzo dobrze. I rolą tego typu organizacji, jaką ja dzisiaj tutaj reprezentuję, jest właśnie nagłaśnianie tego problemu i wśród mieszkańców, ale także wśród decydentów. My rzeczywiście, i chciałabym tutaj wyrazić ubolewanie, że spotkaliśmy się tutaj w znakomitym gronie, ale niestety bez udziału decydentów, mimo że zaproszeni byli goście z Ministerstwa Zdrowia, Ochrony Środowiska i zdaje się rozwoju, jeśli dobrze, przepraszam, energii. No rzeczywiście nie jest dobre, że te organizacje nie chcą się włączać w dyskusję, natomiast ja muszę tutaj pochwalić, że nie zawsze tak jest i nam jako organizacjom społecznym udaje się ten dialog prowadzić. Ale jeszcze wracając do tej trochę turbistycznej konwencji, w jakiej się znaleźliśmy dzięki wystąpieniom profesorów, ja chciałam Państwa zapytać, ile Państwa z Was tutaj przyjechało na ten kongres specjalnie z innych miast? Super, no to znakomita większość jednak, jak nie połowa. I w związku z tym chciałam zapytać, czy wiedzą Państwo, ile żeście Państwo tutaj podczas tego pobytu, ile Państwo wypalą papierosów? Tak, mamy 3 dni kongresu, bardzo, bardzo owocne spotkania, ale jednak oddychamy powietrzem. Otóż to jest, wypalimy wszyscy podczas tego pobytu tutaj w Katowicach przez 0,5 tygodnia paczkę papierosów. Czyli jeżeli ktoś pali, to wypali odpowiednio więcej ponad tę paczkę. Także no nic dziwnego, dzisiaj mamy w Katowicach 280% przekroczeń pyłu PM2,5. To jest właśnie ten najgorszy, najbardziej drobny pył, który raz dostawszy się do organizmu, wchodzi do krwioobiegu i tak naprawdę się nigdy z niego nie wydostaje. No rzeczywiście statystyki są zatrważające. Tak jak widzieliśmy, 33 na 50 najbardziej zanieczyszczonych według WHO miast w Europie znajduje się w Polsce. Około 48 tysięcy zgonów rocznie z powodu smogu notują nas w kraju Europejska Agencja Ochrony Środowiska. I rzeczywiście no, w samej Warszawie to jest więcej niż w całej skali kraju giną osoby w wypadkach samochodowych. Także cieszę się, że nie bagatelizujemy dłużej tego problemu jako wyzwania zdrowia publicznego właśnie. Skąd bierze się smog? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź na nie jest tutaj. Spalanie węgla i drewna, które emitują pyły o bardzo drobnych rozmiarach. Samochodów, zwłaszcza starych silników diesla, ciężkiego przemysłu. Każde z tych źródeł pozostawia w powietrzu pyły i gazy. Pyły są różnych rozmiarów, małe i większe. Tragiczne skutki smogu zaobserwowano 60 lat temu w Londynie. Nagle w mieście zabrakło trumien. Przez kilka kolejnych dni nastąpiło 3 razy więcej zgonów, niż wynosi średnia. Wtedy panowała w Londynie bardzo mglista i bezwietrzna pogoda. Stąd nazwa – smog. Dane na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie istnieją nie od dziś.
Były prowadzone badania na populacji Stanów Zjednoczonych, które wykazały, że gorsza jakość powietrza wiąże się z częstszą zapadalnością na raka płuca, z wyższą śmiertelnością zarówno ogólną, jak i z przyczyn sercowo-płucnych. Również w badaniu rejestrowym przeprowadzonym w Kanadzie wykazano, że w dni, kiedy jakość powietrza jest gorsza, pacjenci częściej zgłaszają się na ich odpowiedniki naszych SOR-ów z powodu ostrych stanów sercowo-naczyniowych oraz pulmonologicznych. Również na populacji Anglii i Walii przeprowadzone zostało badanie, w którym wykazano wpływ gorszej jakości powietrza na częstsze występowanie arytmii, zatorowości płucnej, jak również na wyższą śmiertelność zarówno ogólną, jak i z przyczyn sercowo-naczyniowych. Również na terenie Śląska warto wspomnieć, że prowadzone były badania przez panią docent Kowalską dotyczące związku pomiędzy gorszą jakością powietrza, głównie pyłów zawieszonych PM2,5, a wyższą śmiertelnością ogólną i z przyczyn sercowo-naczyniowych. Województwo śląskie stanowi zaledwie 4% całkowitej powierzchni Polski i 12% populacji kraju. Natomiast emitujemy ponad 1/5 krajowej emisji pyłów oraz prawie połowę krajowej emisji gazów. Również natężenie ruchu samochodowego jest u nas najwyższe. Dlatego też właśnie na terenie województwa śląskiego postanowiliśmy przeprowadzić nasze badania dotyczące wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Przeanalizowaliśmy dane ze Śląskiej Bazy Sercowo-Naczyniowej. Jest to rejestr prowadzony przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia z Oddziałem Śląskim. Dane dotyczą rekordów pacjentów z lat 2006-2014 hospitalizowanych na terenie województwa śląskiego z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Jest to ponad 500 000 chorych. Dane dotyczące umieralności pozyskaliśmy dla lat 2006-2013 z bazy danych o wszystkich zgonach kraju prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny i z pewnymi niezbędnymi ograniczeniami została ona przekazana do nas przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Z racji, że województwo śląskie stanowi szczególnie zróżnicowany obszar, postanowiliśmy teren naszych badań ograniczyć do aglomeracji górnośląskiej. Jest to obszar zamieszkany przez 2 miliony mieszkańców, obejmuje 1218 km2. Dodatkowo stanowi on strefę prognozy jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z ogólnodostępnej bazy danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pozyskaliśmy dobowe stężenia dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, ozonu, pyłów zawieszonych zarówno PM2,5 jak i PM10, temperatury powietrza, wilgotności, prędkości wiatru i ciśnienia atmosferycznego. Dodatkowo wprowadziliśmy taką zmienną jak alarm smogowy. Było to przekroczenie poziomów informowania dla pyłów zawieszonych PM10. Dane pozyskaliśmy ze stacji w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, Tychach i Zabrzu. Dane ze stacji uśredniliśmy dla każdego dnia i porównaliśmy z punktami końcowymi, jakimi były odpowiednio zdefiniowane przez nas zawał serca, udar mózgu, zatorowość płucna, migotanie przedsionków, umieralność oraz wizyta w poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Analizę statystyczną przeprowadziliśmy przy pomocy odpowiednich modeli statystycznych. Jako zmienne zakłócające bądź wzmacniające wpływy poszczególnych zanieczyszczeń powietrza wprowadziliśmy temperaturę, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru, pory roku oraz dla wizyt w POZ dodatkową zmienną zakłócającą był weekend. Łącznie przeanalizowaliśmy ponad 40 tysięcy przypadków zawału serca, 25 tysięcy przypadków udaru mózgu, 4300 przypadków zatoru płucnego, 32 tysiące przypadków hospitalizacji pacjenta z migotaniem przedsionków, 14 milionów wizyt pacjentów z rozpoznaniami kardiologicznymi w poradniach lekarza rodzinnego, również 170 tysięcy zgonów z każdej przyczyny, w tym 75 tysięcy z przyczyn sercowo-naczyniowych. Przechodząc do wyników, zaobserwowaliśmy dodatni wpływ tlenków azotu oraz pyłów zawieszonych PM10 na częstsze występowanie zawału serca. Tutaj obserwowaliśmy jednocześnie ujemną korelację ze stężeniami ozonu. Pacjenci z powodu udaru mózgu byli hospitalizowani częściej, gdy stężenia tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów zawieszonych PM10 były wyższe.
Zatorowość płucna występowała częściej przy podwyższonych stężeniach tlenków azotu i tutaj również obserwowaliśmy ujemną korelację z ozonem. Podobnie jak w przypadku hospitalizacji pacjentów z migotaniem przedsionków, gdzie również te hospitalizacje zdarzały się częściej, gdy podwyższone były stężenia tlenków azotu. W czasie, kiedy podwyższone były stężenia tlenków azotu oraz pyłów PM10, pacjenci częściej zgłaszali się do poradni lekarza rodzinnego. Zaobserwowaliśmy dodatni wpływ prawie wszystkich zanieczyszczeń, które analizowaliśmy za wyjątkiem ozonu, na śmiertelność ogólną oraz śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Chciałabym nadmienić, że przekroczenie poziomu informowania dla pyłów zawieszonych PM10 wiązało się z 6% wzrostem śmiertelności ogólnej oraz 8% z przyczyn sercowo-naczyniowych. Tutaj pozwoliłam sobie zamieścić takie zbiorcze podsumowanie kierunków poszczególnych zależności. Podsumowując, wykazaliśmy związek pomiędzy podwyższonymi stężeniami zanieczyszczeń powietrza a występowaniem nagłych stanów sercowo-naczyniowych w populacji pacjentów z chorobami serca i naczyń, którzy zamieszkiwali aglomerację górnośląską. Zaobserwowaliśmy dodatni wpływ zanieczyszczeń powietrza za wyjątkiem ozonu na śmiertelność sercowo-naczyniową i ogólną w populacji aglomeracji górnośląskiej. Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem są pompy ciepła. Są najbezpieczniejsze dla powietrza, ponieważ nie emitują żadnych zanieczyszczeń w Twojej gminie. Tu przygotowałem sobie smog w wygodnej formie aerozolu. Jak smog działa na człowieka? Przeprowadźmy eksperyment. Smog oddziałuje na całe ciało, powoduje choroby płuc i nowotwory. Zwłaszcza źle działa na słabszych, dzieci i starszych. Kaszel to tylko jeden z symptomów. Najciekawsze jest to, co dzieje się wewnątrz Stefana. Stefan! Stefan! Drobinki pyłu mają różne rozmiary. Klasyfikujemy je właśnie ze względu na nie. Jednostką miary jest mikrometr, czyli 1000 milimetra. Pył PM2,5, czyli Particulate Matter 2,5. Cząstki o rozmiarach 2,5 mikrometra lub mniejszej. Niebezpieczne dla zdrowia. Oparłem to na dokumencie, który powstał w 2013 roku w Europejskim Towarzystwie Oddechowym, którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. I dane zawarte w tym białej księdze pochodzą również z Polski. Chciałbym pierw powiedzieć parę słów na temat efektu patofizjologicznego zanieczyszczeń. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik, to niezależnie od tego, jaki wskaźnik jest miernikiem zanieczyszczenia powietrza, to objawy oddechowe zawsze są nasilone, jeżeli wskaźnik jest przekroczony, czyli najwyższe dopuszczalne stężenia są jego przekroczone. Przy czym obiektywne wskaźniki biologiczne mogą się zachowywać różnie. Zazwyczaj jest to spadek wentylacji płuc, doraźny, ale coś, co zagraża potem na przyszłość rozwijającemu się organizmowi ludzkiemu, to jest opóźnienie wzrostu płuc. Znacie Państwo być może to pojęcie, a jeżeli nie, to chciałbym je przybliżyć. Im gorzej się rozwijają płuca i wolniej w łonie matki, czyli płodu płuca, tym szansa na długie życie jest mniejsza, a ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego wzrasta. Również u młodzieży do roku około 17, kiedy płuca wzrastają, opóźnienie wzrostu powoduje, że nigdy nie osiągamy należnego wskaźnika zdolności wentylacyjnej płuc. W związku z tym będziemy szybciej umierać. To jest oczywiście dramatyczne, ale prawdziwe. Ozon stosunkowo ma małe znaczenie w wskaźnikach wentylacji płuc, chociaż spada wentylacja płuc, co związane być może jest ze stanem zapalnym, bowiem za chwilkę przyjdę do tych biomarkerów. Tlenki azotu powodują oprócz zaburzeń w wzroście płuc, nadreaktywność oskrzelną. Będzie o tym potem mówił pan profesor Kozielski, bowiem ta nadreaktywność oskrzeli jest czynnikiem usposabiającym do rozwoju astmy oskrzelowej. I wzrost astmy oskrzelowej to niekoniecznie tylko wzrost alergizacji, jaką się obserwuje w naszych populacjach, ale również wpływ tlenków azotu.
które wywołują nieswoistą, tą niealergiczną nadreaktywność ostrzeli. Gdybyśmy chcieli odnieść znaczenie tych wskaźników zanieczyszczenia do czynności komórek naszego ustroju, to moglibyśmy wskazać od razu, że takimi biomarkerami szkodliwego wpływu tych wszystkich zanieczyszczeń na płuca to jest stan zapalny. Oczywiście stan zapalny nieinfekcyjny, nie bakteryjny, bo czasem nie lekarze to tak kojarzą, że to jest zapalenie bakteryjne. Nie, nie, to i chodzi o nieinfekcyjny odczyn zapalny indukowany tymi zanieczyszczeniami, czego wyrazem jest wzrost stężenia cytokin zapalnych, czyli białek, które są produkowane jako białka zapalne w komórkach nabłonka dróg oddechowych. Również tutaj zwracam uwagę na coś, co wynika z narażenia na tlenki azotu, co przekłada się na nadreaktywność ostrzeli, ale również osłabioną odpowiedź immunologiczną. Nie dość, że ostrzela są nadreaktywne i zwężają się, to jeszcze ich zdolność obronna komórek, a głównie makrofagów i limfocytów, te, które mają zwiększać odporność dróg oddechowych, jest obniżona. Efekt w sumie patofizjologiczny sprowadza się do tego, że system ochrony zdrowia jest obciążony nadmiernie tymi wszystkimi zdarzeniami, jakie są indukowane zanieczyszczeniami, bowiem zaostrzenia przewlekłych chorób układu oddechowego są indukowane przez pyły zawieszone, zaostrzenia astmy przez ozon, dlatego pani doktor pewnie jako kardiolog i pod kątem kardiologicznym rozważając znaczenie ozonu nie dostrzegła tego, że tutaj jest największe zagrożenie zaostrzeń astmy, a tlenki azotu zaostrzenia przewlekłych chorób układu oddechowego, podobnie jak pył zawieszony, zresztą na pyle zawieszonym tlenki azotu się kondensują. To wszystko powoduje jako efekt ostry wzrost umieralności dziennej. Jeżeli stężenia są przekroczone, a my mamy przekroczone stężenia kilkaset, a nawet kilka tysięcy razy, oczywiście pikowo, szczytowo, to się przekłada na efekt ostry w postaci wzrostu umieralności dziennej. Gdybyśmy chcieli zaczerpnąć dane z takich badań w 29 krajach Europy, również w Polsce, to one się doskonale przekładają na konkretne cyfry. Proszę zobaczyć, że efekt krótkoterminowy polega na tym, że jeżeli wzrośnie nam o 10, na każde 10 mikrogramów na metr sześcienny pyłu zawieszonego, 10 mikrometrów, to umieralność ostra wzrasta o 0,6%. To niby nie jest dużo, ale jeżeli to wzrasta nie o 10 mikrogramów, ale o 1000 mikrogramów na metr sześcienny, to śmiertelność wynosi w ten czas kilka albo kilkadziesiąt procent. Jednocześnie stwierdza się wzrost umieralności z powodu chorób układu oddechowego większy niż umieralność na choroby układu krążenia, ale bezwzględna umieralność w sumie jest wyższa choroba układu krążenia. Mimo że porównanie względne tej umieralności pokazuje, że więcej z powodu zanieczyszczenia umrze chorych na choroby układu oddechowego, chociaż bezwzględnie będą to choroby układu krążenia. Drugim efektem krótkoterminowych działań na układ oddechowy tych zanieczyszczeń to jest wzrost częstości zaostrzeń astmy u dzieci, astmy u dorosłych i POHP. To są choroby wieku, powiedzmy, dorastania i dojrzałego, to są wieku podeszłego. Nasza populacja wymiera tych ludzi, a ta populacja wymiera z powodu powtarzających się zaostrzeń, a ta populacja no niestety przyczynia się do wzrostu kosztu społecznego pośredniego tych chorób. Produktywność tych osób z astmą oskrzelową, jeżeli żyją w środowisku zanieczyszczonym, jest mniejsza z powodu zaostrzeń. Zaostrzenia powodują częstsze wizyty w POZ-cie, częstsze wizyty na OIOM-ie, częstszą hospitalizację, czyli utratę produktywności. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, na przykład rakotwórczy benzoalfapiren, metale ciężkie, dioksyny, furany,
Z powodu niewielkich rozmiarów z łatwością docierają do najgłębszych partii układu oddechowego. A tam do pęcherzyków płucnych jeszcze mniejsze drobiny mogą dotrzeć bezpośrednio do układu krwionośnego. W ten właśnie sposób do organizmu docierają najbardziej niebezpieczne cząstki pyłów. Przeprowadzamy eksperyment. Podajemy Stefanowi powietrze ze smogiem. Stefan! W porządku? Stefan, oddychając, wciąga także benzoalfapirem, czyli wypala około 2500 papierosów rocznie, nie paląc. Jego puls przyspiesza, drobinki pyłów przedostają się do krwi, gdzie zalegają i mogą wywołać udary, zatory i zawały. Nawet jeśli Stefan przestanie pedałować, pył pozostanie w jego organizmie. Im dłużej go wdychamy, tym więcej go mamy w płucach. Nowotwory to kwestia czasu. Szacuje się, że w Polsce smog zabija około 40 tysięcy ludzi rocznie. Pył PM10, czyli Particulate Matter 10, to wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejszej. Dla porównania włos ludzki ma średnicę 50 do 90 mikrometrów. Te pyły wielkości 10 mikronów osadzają się głównie w górnych drogach oddechowych. Te drobne dostają się do pęcherzyków płucnych, tak jak powiedziałem, przenikają do układu krwionośnego. To, co stwierdzono, nie stwierdzono związku między stężeniami tlenku węgla i pyłami tej wysokiej 10-mikrogramowej hospitalizacji z powodu. Ale wpływ stężenia zanieczyszczeń pyłowych i tlenku siarki, powtarzam to, tlenku siarki na zaostrzenia zaznacza się w okresie powyżej 2 tygodni. Takie zjawisko obserwowaliśmy w Polsce w tym roku, gdzie te stężenia były wielokrotnie właśnie zanieczyszczeń pyłowych i tlenku siarki przekraczane. Wpływ tlenku azotu i ozonu pojawia się w okresie opóźnienia, czyli należy się liczyć z tym, że te efekty zdrowotnego oddziaływania tych dwóch substancji będziemy obserwować w późniejszym okresie. To bardzo moim zdaniem ciekawa i przekonująca praca, która udowadnia związek w naszej aglomeracji zanieczyszczeń powietrza na występowanie chorób układu oddechowego. Dziecko niższe nie żyje krócej, jeżeli ma proporcjonalnie dobrze rozwinięte płuca. Ale dziecko nawet wysokie, z niedorozwiniętymi płucami, żyje krócej i choruje częściej. A efekt długoterminowy zanieczyszczeń, niezależnie od tego, czy to chodzi o wdychanie zanieczyszczenia przez matkę ciężarną, kobietę ciężarną, czy dziecko już urodzone, to jest mniejszy wzrost płuc. O co chodzi z tym wzrostem płuc? To chodzi o dojrzałość oczywiście, o zdolność, zdolności odpornościowe, miejscowe, ale również o coś, co nazywamy rocznym ubytkiem EDV1. Każdemu z nas ubywa 20-30 ml EDV1, tego wskaźnika spirometrycznego, co roku. Nawet u zdrowych. Jak zaczniemy spadać te 30 ml z wysokiego pułapu, z naszych 100% wartości należnej, to sobie damy radę z płucami do końca życia. Jeżeli się urodziliśmy lub wykształciliśmy w wieku 18 lat, nasze płuca, które już będą miały mniejszy wskaźnik EDV1, to musimy wcześniej umrzeć. Bowiem niski EDV1 to jest, proszę Państwa, zakończyło. Ten niski EDV1 to jest niezależny czynnik ryzyka wczesnego zgonu. Niezależnie na co jesteśmy chorzy. Na płuca, na serce, na wątrobę, na nerki. Niezależnie od tego, jaki jest dodatkowy czynnik ryzyka, wcześniej umrzemy, jeżeli wskaźnik EDV1 jest niski. A on jest niski z powodu zanieczyszczeń powietrza.